jak zapowiedziałam w shorcie jakiś czas temu, pojawią się na moim kanale odcinki dotyczące hipertrofii i zależności diety i hipertrofii. Dzisiaj może tak ogółem chciałabym Wam tylko powiedzieć, jak ta seria odcinków będzie wyglądała, ponieważ pojawiły się na początku różne pytania dotyczące właśnie hipertrofii i wpływu poszczególnych składników żywieniowych, wpływu proporcji składników żywieniowych, ponieważ jesteście bardzo ciekawi, jak powinna wyglądać odpowiednio, jak powinno wyglądać zestawienie składników żywieniowych w kwestii hipertrofii i czym tak naprawdę najlepiej przybrać masę mięśniową, czym tak naprawdę najlepiej, jakie składniki żywieniowe będą w najlepszym stopniu służyły jako budulec masy mięśniowej. Oczywiście mięśnie to włókna mięśniowe, to białka, czyli to aminokwasy potrzebne, żeby wbudować się w te struktury. Niewątpliwie aminokwasy i białko będą tutaj głównym elementem, z którego składają się poszczególne komórki, które będą służyły do budowy naszego ciała. Natomiast niezbędne są również tłuszcze, bo one są składnikami nie tylko hormonów, natomiast są głównymi składnikami wszystkich osłonek mielinowych, czyli zapewniają prawidłowe funkcje układu nerwowego i przewodnictwo. To są dodatkowe rzeczy. Oczywiście węglowodany, które też tutaj służą energetycznie do wykorzystania wcześniej przeze mnie wspomnianych tych składników żywieniowych, ale nic po tym nie będzie i nic nie będzie z prawidłowej diety, jeżeli tak naprawdę nie zaczniecie od początku, czyli nie zaczniecie od tego, w jaki sposób wasze ciało się zmaga z trawieniem, w jaki sposób wasze ciało na drugim etapie, albo może i na pierwszym, będzie również te substancje żywieniowe wchłaniało do ciała, ponieważ na przykład, jeśli chodzi o białko, fajnie, że są ludzie zainteresowani hipertrofią i zależnością spożycia białka w kwestii budowy masy mięśniowej. Oczywiście do tego dochodzą hormony, oczywiście do tego odpowiedź hormonalna spowodowana odpowiednim treningiem. Natomiast wasza dieta może być świetna, wasze spożycie białka może być genialne i świetnie wyliczone. Natomiast jedna osoba przyswoi w jednym posiłku 40 g białka, jedna osoba przyswoi w posiłku tylko i wyłącznie na przykład 25% białka, 25 g białka. A z czego to wynika? To wynika ze sprawności układów enzymatycznych i to wynika z stopnia zakwaszenia waszego żołądka, tak? Ponieważ nie mylmy tutaj dwóch pojęć, nie mylmy kwasowości ustroju i zakwaszenia ciała i kwasowości płynów ustrojowych z kwaśnością żołądka, czyli tak zwanym kwasem, znaczy nie tak zwanym, czyli kwasem solnym, którego praktycznie 90% społeczeństwa ma w niedoborze. Czyli na początku, zanim zaczniemy całą rozprawę długotrwającą na temat poszczególnych składników w naszej diecie, należy przyjrzeć by się było stopniem wykorzystania tych składników. Jeśli chodzi o białka, my jesteśmy w stanie przyswajać pojedyncze aminokwasy, dipeptydy, tripeptydy. Większe składniki niestety przez nasze ciało nie zostaną przyswojone, więc nie ma takiej możliwości, żebyśmy je odpowiednio wykorzystali. Więc zapewnienie prawidłowego środowiska w naszym żołądku to będzie jedna kluczowa sprawa. Natomiast kolejny etap, czyli wchłanianie oraz część trawienia, ponieważ dalsze etapy trawienia zachodzą nie tylko w żołądku, ale również w jelicie cienkim zachodzi trawienie, tylko już w mniejszym stopniu białek, ale również zachodzi, ponieważ trzustka wytwarza enzymy proteolityczne, bo na etapie żołądka mamy tutaj pepsynogen i pepsynogen, aktywną formę enzymu trawiennego, który będzie się uaktywniał pod wpływem pepsyny, pepsynogen przekształca się w pepsynę pod wpływem kwasu solnego, więc tutaj musimy zapewnić odpowiedni stopień zakwaszenia żołądka i odpowiednią suplementację ewentualnymi preparatami zwiększającymi kwasowość, ponieważ czary mary z octem jabłkowym, czary mary z jakimiś takimi rzeczami, to ja w to nie idę i jakby nie staram się w taki sposób
stymulować zakwaszenia żołądka. Jak można stymulować w innym stopniu, to też mówiłam w jednym szorcie, ponieważ wolne spożywanie posiłku podczas spożywania posiłku, kontakt posiłku z komórkami układzinowymi żołądka będzie pobudzał nasze ciało samoczynnie do wydzielania kwasu solnego i wówczas kwasowość wzrasta, czyli jeżeli nasz posiłek rozłożymy w czasie i on będzie jedzony nie przez 2 minuty, tylko będzie jedzony przez 10 minut, to też wpłynie na to, że większa ilość kwasu się wydzieli. Ale tak, trawienie w żołądku, później mamy trawienie na początku jelita przez enzymy wydzielane z trzustki, enzymy proteolityczne, jeśli chodzi o białka, które rozkładają właśnie białka na mniejsze aminokwasy. W dalszej części przewodu pokarmowego te składniki będą wchłaniane, natomiast jeśli wasze jelito nie spełnia swoich funkcji, jeżeli jelito jest przeciekające, jeżeli jelito nie jest odpowiednio zbudowane, nie posiada dobrze zorganizowanej ściółki, dobrze zorganizowanej zorganizowanego nabłonka i ta powierzchnia chłonna nie jest zbyt duża, kosmki nie są odpowiednio rozwinięte, to będzie wpływało na to, że nie wchłoniemy tych nawet powiedzmy potencjalnie dobrze strawionych substancji. Chociaż ja przyznam wam się szczerze, że jak obserwuję wśród pacjentów, to te, nie chcę powiedzieć patologii, ale te zaburzenia bardzo często idą w parze i osoby, które mają nieodpowiednie środowisko w żołądku, również już na dalszym etapie też coś tam jest nie w 100% prawidłowo, więc przyglądamy się, albo może nawet nie przyglądamy się, ale od razu działajmy dobrze, żeby wspomóc to trawienie i wspomóc te mechanizmy enzymatyczne, żeby ta hipertrofia była możliwa dzięki właśnie tym składnikom, ponieważ super, że dobrze inwestujecie w dietę, dobrze, że się interesujecie dostarczaniem odpowiednich proporcji składników żywieniowych, o czym będziemy mówić później w tej serii, jak to powinno wyglądać i który składnik wpływa na jakie hormony i który składnik w jakim stopniu zapewnia nam prawidłową hipertrofię, ale na dzisiejszym odcinku, czyli na początku tego wszystkiego, zastanówmy się i przyjrzyjmy się, na jakim poziomie zapewniamy sobie funkcjonowanie naszych organów wewnętrznych, żeby te procesy umożliwić, żeby te procesy zoptymalizować na jak najwyższy poziom pracy, żeby jak najlepiej to wykorzystać, ponieważ przyznam wam się szczerze, jeśli chodzi o masę ciała i jeśli chodzi o osoby z nadmierną masą ciała, to osoby z nadmierną masą ciała są bardzo często niedożywione, a to z jednej prostej przyczyny, ponieważ ich mechanizmy enzymatyczne, o których rozmawiam, ich stopień wchłaniania substancji strawionych, chociaż też oni trawią nieodpowiednio, jest zaburzony. Oni są przewlekle zapaleni. Zwracajcie też uwagę na to, że jeżeli się decydujecie na masę, jeżeli decydujecie się na spożywanie większej ilości składników odżywczych, bo to też będziemy o tym mówić, czym się różnią kalorie, a czym się różnią składniki odżywcze, ponieważ też tutaj jest wiele takich dysonansów dotyczących tego pojęcia. Jest w nadmiarze spożywanych i układ przewód pokarmowy jest w dużym stopniu narażony na bardzo ciężką pracę, a niestety to już nie wychodzi tak efektywnie. Też przewlekły stopień zapalenia, przewlekłe zapalenie spowodowane właśnie tym nadmiernym spożyciem będzie w nieodpowiednich proporcjach składników pokarmowych, to też jeszcze dodam, będzie wpływało na to, że niestety ich ciała nie wykorzystują w sposób optymalny tego, co każda osoba dostarcza, więc dlatego zwracam uwagę na to, bo też obserwuję, widzę w jakim stopniu osoby, które odżywiają się na przykład tak jak ja, czyli tam 18 jajek albo jakieś takie dobre produkty spożywcze, bo wiem, bo pracuję z pacjentami, niestety nie mają takich zdolności generowania siły, nie mają takich przyrostów i to nie mówię o kilkudniowej obserwacji, tylko raczej dłuższej perspektywie czasu, więc jeżeli coś nie przynosi efektów przez dłuższy czas, jeżeli przez wasza dieta nie możecie na przykład zrobić masy przez jakiś czas, a jesteście cały czas na takim
podwyższonym bilansie składników odżywczych, to znaczy, że tutaj, że problem leży gdzie indziej i trzeba szukać rozwiązania, bo zawsze skupiamy się na rozwiązaniu, trzeba szukać rozwiązania bardziej na bardziej dogłębnej płaszczyźnie tych składników wykorzystania przez Wasze ciało, bo tutaj powinno, tutaj domyślam się, że będzie jakiś problem, więc na początku skupiamy się na prawidłowym przywróceniu funkcji Waszego ciała i wówczas możemy mówić dopiero o tym, że robimy masę, czy robimy redukcję, bo to też o tym będę mówić w dalszych odcinkach. Więc piszcie w komentarzach, natomiast to tak na początek, co chciałabym Wam powiedzieć jeszcze. Oczywiście w każdym odcinku będziemy rozwijać temat wykorzystania składników żywieniowych, poszczególnych składników żywieniowych w Waszym ciele, co one robią i do czego się przydają, bo każdy składnik ma określone funkcje, każdy składnik jest do czegoś potrzebny, każda witamina czy każdy minerał ma swoje określone zadania w Waszym ciele i nie powinniśmy absolutnie rezygnować z niczego, dostarczać wszystko odpowiednio, w odpowiednim oczywiście dla siebie indywidualnie zapotrzebowaniu, więc zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania moich odcinków na bieżąco, bo pojawiają się cały czas interesujące treści na temat żywienia oraz treningu, bo również jak dobrze wiecie, to też robię regularnie, więc pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.